Jak ci się żyje w szopce? Tutaj jestem co roku, dlatego że jestem mieszkańcem Tychów i mieszkam tutaj po prostu na osiedli, tutaj na Armii Krajowej. No, przyszedłem tutaj, bo mam gości z Australii, syn, synowa, wnuczęta. Wczoraj przylecieli, no i cieszą się tu atmosferą polską. W Australii tego nie ma, prawda? Masę zdjęć żeśmy porobili, mówią, że jest fantastycznie. No. Myślę, że bardzo, bardzo musieli dużo włożyć pracy w to wszystko. Jesteśmy naprawdę z mężem pod wielkim wrażeniem. Bardzo fajnie, przyjemnie, nie ma mrozu, nie ma nic, dzieci zadowolone, uśmiechnięte. A proszę pana, na plus, jak co roku. Wolicie państwo takie szopki żywe, czy takie sztuczne? Nie, tylko żywe. Jeździmy do Ligoty, do Panewnik, w zasadzie do Panewnik, bo to jest i tutaj co roku tutaj przyjeżdżamy i co roku jest w porządku też. Nie co roku, tak od czasu do czasu, więc teraz jesteśmy chyba po 4 latach. A jak państwo oceniacie w ogóle to miejsce całe, ten kompleks? No ma, jest bardzo klimatyczne, bardzo nam się podoba, dlatego tak tutaj wracamy i tak co roku w różne miejsca staramy się jeździć. Szczególnie dla dzieci. Podobało ci się, Jasiu, szopka? Tak. To jest w ogóle pięknie. Jakby było jeszcze trochę śniegu, to już w ogóle by było cudownie.